Żeby otworzyć maskę, to wystarczy po prostu szarpnąć z całej siły. Maska idzie do góry. Poziom płynu chłodniczego. Stan oleju. Dolewanie oleju tutaj. Zamykanie maski tu jest po to. Takie sznureczek po prostu zrobione. Żeby odpalić silnik, trzeba wrzucić na neutral, tutaj na N. Zderzewa nie odpali. Wstecznego też nie odpali. Może. Żeby zluzować ręczny w taki sposób, a jak dłużej postoi samochód, to trzeba jeszcze wcisnąć to, żeby zluzować ręczny. Trzeba wcisnąć hamulec, wrzucić drive i można jechać. Spryskiwacze szyby. Tutaj wycieraczka. Różne prędkości, częstotliwości. Tutaj regulacja kierownicy, żeby zluzować przyciska, żeby zblokować. Tutaj blokada tylnej osi, żeby wyjechać z zaspy, z parkingu. W czasie jazdy nie wolno tego używać. Wlew do spryskiwaczy, tutaj do szyb. Tutaj jest wyłączanie automatycznego podświetlania kabiny. Podnoszenie tyłu, to wcisnąć i to idzie do góry teraz samochód. A żeby wyrównać poziom, to tym zielonym trzeba wcisnąć. I teraz się opuszcza i się wyrównuje do jazdy. Zmiana na radio, CD, wyjście AUX, tym przyciskiem SRC. Przejście skrzyni z trybu automatycznego na ręczny oraz z ręcznego na automatyczny powrót. To przełączanie trybów działa tylko kiedy jest wrzucony drive albo wsteczny. Żeby sobie pomóc, jak się rusza spod górki, to można go tak lekko, ten ręczny, przytrzymać. Nie zaciskać, nie ściągać do końca. Żeby ten wsteczny wrzucić, to też trzeba wcisnąć to. Jak się tego nie wciśnie, to się nie da przekręcić tej dźwigienki. Trzeba wcisnąć ją tutaj do kierownicy i dopiero wrzucić wsteczny. Żeby zaregulować drzwi, to można wcisnąć tutaj tą klamkę i potem się odblokowuje. Regulacja wysokości. Jeden poziom, drugi poziom, trzeci poziom, czwarty, obniżanie. Kąt pochylenia siedziska. Jedną ręką ciężko. Tutaj jest pompowanie boczków, jeżeli to się napompuje, to te boczki tutaj się zwężają. Tu jest pompowanie tej wyższej części siedziska, oparcia, a tutaj tej części. Można sobie po prostu tutaj wybrzuszyć w tym miejscu to oparcie tutaj. Tu można sobie wybrzuszyć w tym wyższym położeniu oparcie tam. Tak to działa mniej więcej. Trzeba przytrzymać i się pompuje. A w drugą stronę zmniejszanie. Tutaj cały fotel idzie w dół. Teraz idzie w górę. Podgrzewanie lusterek. Podgrzewanie baku. Żeby ten fotel przesunąć do przodu, do tyłu, tu jest dźwignia. Tutaj jest szybkie podnoszenie auta. Czyli po wciśnięciu tej jedynki dzieje się tak. A ta dwójka to jest szybkie opuszczanie auta. Jeżeli to się wciśnie, auto się opuszcza. Czyli po wciśnięciu tej dwójki odbywa się to tak. Teraz wciskam, opuszcza się. Zero, pozycja do jazdy. Tak. Przejście skrzyni w tryb manualny, drive, potem tutaj wcisnąć i zmiana biegu na wyższy, do siebie dźwignia, czwórka, piątka, redukcja biegu od siebie. Tutaj na wyświetlaczu będą wyświetlać się biegi. Do siebie, czwórka, do siebie, piątka. Żeby ten ręczny odpuścić, trzeba dać go do siebie,
do siebie, a wtedy pójdzie do góry. Tutaj jest hamulec wydechowy, retarder, jeżeli go się tylko wciśnie i puści, tak, to tylko zwiększy obroty. Jeżeli go się wciśnie i będzie trzymać, to zwiększy obroty i będzie hamował też wydechem. W trzy jazdy trzeba sobie tak tutaj stopę przyłożyć do tej ścianki i wtedy będzie można wyczuć, on jest tutaj w tym miejscu. Także tak to działa. W praktyce wygląda tak, że można sobie tutaj stopę cały czas trzymać nad tym przyciskiem i być gotowym do jego wciśnięcia. Nawet w czasie jazdy po prostej czy pod górkę, nawet jeżeli wciśnie ten przycisk w podłodze, to on po prostu zwiększy obroty, tak jak teraz to zrobił. Jadąc teraz z górki, wciśnięcie przycisku zwiększy obroty, a wciśnięcie i trzymanie przycisku to hamuje wydechem, retarderem, spadają obroty. Teraz, jeżeli go się puści i wciśnie lekko gaz, to samochód zredukuje, zwiększy bieg na wyższy, żeby niższe obroty i zmniejszyć spalanie. W automacie pedał gazu ma dwa położenia, jak się wciśnie go i jeszcze potem czuje się opór i można jeszcze do samej podłogi, to on zredukuje, żeby lepiej przyspieszać. Pedał gazu, pierwsze położenie i dalej już taki opór się czuje. Można go jeszcze wcisnąć mocniej do samej podłogi, że tak to wygląda. Używanie retardera, tego hamulca wydechowego, powoduje, że silnik szybciej się nagrzewa, że część tych spalin z powrotem wraca do komory spalania.